Smutańskie! Raz śmieć potężny! Wysypiska! Przeze mnie, jeszcze przyjdą pruć, człowieku, jeszcze. Szybkie okularki. Wicked. Wracamy do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. To tutaj zobaczyliście po raz pierwszy, dobra, czym jest High Liga. Dziś czas na trzecią odsłonę tego wydarzenia. Jak wysoko odlecimy tym razem, dowiemy się za kilka chwil. To wydarzenie skomentują dla Państwa Mateusz Haniowski i Dominik Durniat. Dzisiaj czeka nas 9 emocjonujących starć, a zaczniemy od Alana. Który pokazał nam dwie... Co? Który to wygra, bo ja tu nie znam. Nie wiem, Bandura mówi, że wygra Kolar, czyli ten drugi, ale kibicuję temu, co wchodzi, czyli Alanowi. Hamburger, dziękuję za Prime'ika. Ludzi, których nie za bardzo darzysz sympatią. Wiem za to, kto przegra, Bandura dzisiaj na maszynach. Twarz człowieka, który jest uśmiechnięty i który kompletnie nie chce zwalczyć. Sam mówi, że przyszedł tutaj dzisiaj sprawdzić samego siebie, czy poradzi sobie ze stresem, czy poradzi sobie też z tymi chorobami, z którymi się zmaga na co dzień, no i przede wszystkim, czy poradzi sobie w walce z rywalem. Powiedział, że zaczął trenować, ponieważ miał problem. Co on go tak masuje, rozgrzewa, o, rozgrzewka. Inne osoby, a potem nauczył się bić. Zobacz, ręce wyprostuj, pokaż. Kiedy zamknie się oktagon i zobaczymy, co Alan będzie. I teraz jest przepalony i wchodzi. Ale również dużo cięższy od swojego rywala. Murem za bonusem. Wygrać, to wchodzi teraz. Witamy Alana w oktagonie. No, Bandura powiedział, że wygra tamten, co teraz będzie dopiero wchodził, a ja go postawiłem na wariackim kuponie, co jest 6 koła do wyjęcia. Dobra, znamy gameplan. Szybko trzeba do Kolara. Kolorowa osobowość, która lubi poddymić, jeśli ma ku temu okazję. Człowiek, który na pierwszej gali zmierzył się z Kubą Nowaczkiewiczem. Tamtej walki nie wygrał, ale to doświadczenie może okazać się bardzo ważne. Przed wami Przemysław Kolarczyk. Dobrą muzykę na wyjście wybrali. Lokom dziękuję za Prime'ika. Murta, dziękuję za piąty miesiąc. Pozwoliła mu dalej walczyć i że bardzo mocno starał się zadbać o to, żeby tym razem się tak nie stało. Widzieliśmy to na jego media treningu. Naprawdę progres, który poczynił mu bardzo duży, ale co innego bić w tarczę, a co innego w ruchomego rywala, który... To jest pierwsza walka, nie, to już jest przedostatnia. Nawet Malik Montana docenił umiejętności Kolara, ale właśnie to, co powiedział Mateusz, to jest zupełnie inna para kaloszy, kiedy wchodzi się do klatki. Niemniej rzeczywiście z tego, co słyszeliśmy, poświęcił się treningom i zabrał się na poważnie do tego pojedynku, do przygotowań Kolar. Widać to po jego sylwetce. Jak to mówią, chudy, ale byk. Na próżno szukać tłuszczu w jego ciele. Kolar jest bardzo wysoki. Jak włączone dajty, już włączam. Ale widać było, że siła w tych uderzeniach jest. Pytanie, jest, jak przyniesie to na oktagon. To jak wspominaliśmy, dzięki której mogę oglądać. Ja nie wiem, ale może widzę, jak będą wiedzieć, bo Dredd wiedział coś takiego. Dziękuję za 10 zł. Spotkać się z rywalem, który będzie na podobnym poziomie do niego. No, teraz dziękuję za trzeci miesiąc. Umiejętności. Cześć.
Czasem to jest sam czad, nie da się chyba oglądać tam, czy da się. Pierwsze wrażenie jest chyba takie, że rzeczywiście Kolar będzie... Dzięki za drugą dychę. Nie, no ja już się. Zawstydzony do klatki, przywitał się. Da się? No to czasem. Piątki do Alana za to nie było. Oj, piątki nie było. Miałem wrażenie, że żaden z nich nie chciał jej zbić, a wcześniej byli za siebie, przypomnimy, bardzo uprzejmi, szczególnie na drugiej konferencji. A, stream na TV, no to tak, to czasem będzie działał, no i tam są emotki. A później wszystko się uspokoiło. Za chwilę klatka pokaże nam, jakie te relacje będą, naprawdę. Sudan w strachu! Jeszcze poprawił grzybkę, trzeba dobrze wyglądać w klatce, przecież. Oczywiście. Porównanie obu zawodników. Nie zrobił wagi Alan i to na pewno jest duża ciekawostka, bo aż 75 kg wniósł, a tylko 68 na wagę Kolar, a zatem będzie pewnie cięższy, może nawet o 10 kg Alan człowieku. Kolar przy wzroście 1,88 m waży na prawo. Kolar oraz Alan! Ciekawy, jak to jego ciało sprawi się w oktagonie. Panie i panowie, rozpoczynamy znowu pierwsze starcie. Wystarczuje z walką wola przeciwników. Sędzia Piotr Jarosz jeszcze odegnał obu Jarosz tutaj, do kotarki. No i ruszamy, zobaczmy, kto jest, pierwszy zaatakuje, kto pierwszy będzie chciał. Kolar podchodzi, tutaj zaznaczy jakieś kopy. Agresywniej zaczął Kolar. Próbuje długimi ciosami, no musi zdecydowanie korzystać z tego swojego długiego zasięgu. Minim kikiem. Będzie pewnie próbował Alan jak najszybciej dociskać do siatki, wchodzić w klincz, tak? Jak mi mówili wczoraj jego trenerzy, że będzie szukał parteru w tym starciu. Przypomnijmy, walka będzie trwała 3 razy po 3 minuty, a tutaj widzimy low kicki w wykonaniu Alana. Kolarowi mogą się zestoczyć koszmary. Świetnie wszedł ten low. No Kolar dłuższy trochę, zobaczymy czy ustrzeli Alana. Ani nogi, ani wystawić jej odpowiednio Kolar. Teraz taki długi, prosty na... Ale tatuaż ten na plecach, to też jest dobry sposób, żeby trochę podmęczyć rywala w tych pierwszych sekundach. Mam wrażenie, że panowie zaczęli zachowawczo i od razu w odpowiedzi dwa mocne uderzenia, przynajmniej to były próby, natomiast później front kick w wykonaniu Alana. No i Kolar czai się, czai na kurwa, ten mocny, sadzi. Obszerne uderzenia. Grał długo w piłkę, zarówno jeden, jak i drugi z tych panów w Płońsku, w Akademii Futbolu. Przez lata Alan doznał kontuzji, musiał odpuścić, no i potem przyszły melanże i dopiero do sportu wrócił kilka tygodni temu, kiedy szykował się do tej walki. Arek, gdzie jesteś? Próby, kolejny raz front kicka, najpierw uderzał na korpus, teraz próbował na głowę. Bo i tu kopa ze strony Alana, Kolar próbował w prawym sierpaniu. Kurwa, ten Kolar go nie umiał trafić, gdzie on jest dłuższy, to ja nie wiem. Głowy Alana, zobaczmy, najpierw uderza, a dopiero potem robi ruch, to powinno wyglądać jest u Alana odwrotnie, garda, tak wtedy zwana. Będzie dużo łatwiej ucelować głowę przeciwnika. Mam wrażenie, że panowie bardzo spokojnie rozpoczęli ten pojedynek, tak jakby zdawali sobie sprawę, że mogą trwać 3 rundy, żeby nic się zbytnio zmęczyć, a my czekamy na pierwsze wymiany. Ależ teraz przestrzeni Alan. Dobrze, gadają dobrze, bijcie się długo, ja muszę tutaj... Bardzo mocne, tylko cały czas są one wycelowane w powietrze. Pierwszy, który trafi, może za to zakończyć starcie. Stop! Chodźcie tu. Chodź, czas. Czekaj. Myślę, że bardzo dobra uwaga. Kurwa, Jarosz do niej już się zaczęli bić. Słyszał, czy po prostu dobrze widzi ten pojedynek, że wszystko lata w powietrze. Zacznijcie się bić. Sędzia szybko zweryfikował zawodników. Miejmy nadzieję, że wezmą sobie te uwagi do serca. 40 sekund do końca pierwszej rundy. Kolar kopiuje techniki Alana. Kurwa! Pierwsza zadyma! Jest zwarcie, rusza teraz za swoim przeciwnikiem. Alana. Kurwa! Ale bombę! Najpierwsze zaskoczenie na dzisiejszej gali. Przecież on tutaj miał być mięsem armatnim dla Kolara. To on miał przegrać w stójce. Wiedziałam, że wygra. To jest no i wygrał, że ty pierdoliłeś. Człowieku, poleciałeś 200, no, ale nie nocą, a wieczorem w Trójmieście. Aha, specjalnie, tak. Lewy, prawy. Kolar wylądował na testach, a potem to się działo, to już państwo sami widzieli. Wielkie szczęście Alana. Piątka, ziomek. Szybciutko posłuchali nam sędziego. Tak, to prawda. Trzeba oddać może trochę zwycięstwa Piotrkowi Jaroszowi. Jak ja mam go w kuponie, Dosiu, to co? Zobaczmy jeszcze powtórki. Tutaj prawy, który kupon przestrzelił. Mam wrażenie, że mocno zaryzykował Alan w tej wymianie, bo widzimy, kompletnie się nie osłaniał. I tutaj jeden z tych ciosów za chwilę wejdzie i ogłuszy Kolara. Ogłuszenie. Jamal. Tak jest, seria uderzeń pod naporem swojego rywala. Trochę nie mógł się zebrać Kolar, nie mógł wrócić do tego pojedynku i mam wrażenie, że trochę to jest kumulacja ciosów, a trochę po prostu tego, że ruszył zdecydowanie na niego Alan.
Mam również wrażenie, że po prostu Kolar nie spodziewał się tego nagłego ataku agresji z tej strony. I zobaczmy, Alan pokonał Kolara szybciej niż Kuba Nowaczkiewicz. I to wytrenowanego Kolara. No to co, kolejna walka Kuba ma spierdolony ten pierwszy, tak? Nie. Ja postawiłem na Alana. Na pewno był to debiut godny uwagi. I niepocieszony Kolar. Na pewno nie tak sobie to wyobrażał. Ale na fajne jakoś dźwięku, bardzo mi się podoba, jak to jest wszystko zrealizowane, że jakby mi ktoś telefon kurwa do ucha przyłożył. Jest gotowy do ogłoszenia werdyktu. Zwycięzcą walki przez techniczny knockout w pierwszej rundzie Alan! Alan, człowieku!